Mieszkańcy podlaskich wsi przygranicznych alarmują, że zostali pozostawieni sami sobie. W ich okolicy z dużym natężeniem zaczęły pojawiać się duże grupy nielegalnych imigrantów. Rodzice boją się więc posyłać dzieci do szkoły, straż graniczna nie ma w co włożyć rąk, więc nie interweniuje, gdy trzeba, a lokalna policja zgłoszenia oczywiście przyjmuje, a jakże, ale nie wysyła na miejsce żadnego patrolu, bo kadry cieniutkie. Tymczasem czym żyją media nad Wisłą? Czym żyje marszałek Sejmu, ten od wdeptywania Putina w ziemię? No tym, że poseł Matecki nad ranem wyszedł sobie na dach hotelu poselskiego zrobić zdjęcia, a nie inżynierami łażącymi po polskich wsiach i miasteczkach. W sieci pojawiają się też kolejne niepokojące zdjęcia i filmy z udziałem inżynierów z Warszawy, no i z dużych ośrodków miejskich, z Poznania, Wrocławia, ale nadal nikt z tym nic nie robi. Jedna znana z niskich lotów intelektualnych, zresztą posłanka Platformy, mówiła wprawdzie, żeby wpuszczać, a kim są, sprawdzi się później. Ale i do tego nasze lechickie imperium wydaje się być zbyt słabe i cały ten proces zbyt bardzo skomplikowany, bośmy oczywiście nawpuszczali, naprzyjmowali, a nikt jakoś tych ludzi nie sprawdza. I nie jest to kwestia posłów Platformy Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi, ale to wszystko działo się już za PiSu. A jedna pani polityk z tejże właśnie partii z Prawa i Sprawiedliwości poinformowała ostatnio, że tankując samochód na trasie Warszawa-Lublin przy słynnej 17, po której bardzo często zresztą swojego czasu z żoną jeździliśmy, być może na tej stacji byliśmy również, że w zasadzie w biały dzień przeżyła chwilę grozy, gdy grupa obcokrajowców, jak była to uprzejma określić pani polityk, nie wiem dlaczego nie wskazała, jakie mieli cechy ci obcokrajowcy, ale mówi, że jednak przebiła nożem oponę w jej samochodzie, co widziała na własne oczy, i gdy widząc to w stresie wsiadła do samochodu i odjechała zamiast zostać na stacji, pojazd z zamochowcami dogonił ją. Dżentelmeni wybili szybę i ukradli torebkę. Ma pani szczęście, że na torebce się skończyło, bo z opisanej przez panią sytuacji, a jest ona bardzo obszerna, wynika, że nie o jakąś tam torebkę chodziło. Zbyt dużo wysiłku włożyli przestępcy w ten czyn, aby była to torebka. Chodziło o to, że samochód zatrzymał się na ruchliwej drodze i zakończyło się tylko na tym. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś pewien brutalny w swej szczerości apel do mieszkańców przygranicznych wsi, wzywających dzisiaj pomocy. Powiem rzecz, o której wielu z was, normalnych ludzi, myśli, ale bała się to powiedzieć wprost. Otóż sami ściągnęliście na siebie to niebezpieczeństwo, więc sami sobie teraz z nim poradźcie. Witajcie i czujcie się jak u siebie, póki jeszcze jesteśmy u siebie. To, na co możecie tutaj liczyć, to szczera do bólu, prawdomówność i bezkompromisowość. Bogu niech będą dzięki, że jestem wolnym człowiekiem i za każdym razem, gdy chcę powiedzieć to, co myślę, nie muszę oglądać się na jakieś tam interesy i interesiki oraz to, co kto ma inny do powiedzenia. Myślę, że większość z was docenia nasze spotkania między innymi z tego właśnie powodu. Natomiast mogą się one odbywać tylko dzięki mecenasom. Bez was to wszystko, co tu widzicie i słyszycie, by się po prostu nie udało, a ja sam nie byłbym w stanie unieść tego własnymi rękami, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli natomiast ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, o czym rozprawiamy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Dziś będzie bardzo ostro, bezkompromisowo i być może nawet niektórych urażę. Takie życie, ale tak sądzę. No to co? Zaczynamy. Zgłosiła się do nas Rada Sołecka i Sołtys Czerlonki w gminie Białowieża. Poprosili o nagłośnienie tematu, bo nikt nie chce im pomóc. Taką informację podał dziś rozpoznawalny na Twitterze profil Służby w Akcji.
Praktycznie codziennie przez większość dnia na przystanku przesiadują imigranci, którym udało się nielegalnie przedostać przez granicę. Ludzie boją się wyjść wieczorami na ulicę, a przez to, że przystanek jest ciągle okupowany, dzieci boją się tam stanąć, by zabrał ich autobus szkolny. Policja twierdzi, że nie może nic zrobić, bo są oni w miejscu publicznym. Tego fragmentu komunikatu absolutnie nie rozumiem. Co to ma za znaczenie, że ludzie, którzy nie powinni tu przebywać i są w Polsce nielegalnie, znajdują się w miejscu publicznym? Co to oznacza? Tu chyba nastąpiła jakaś pomyłka, a może policja faktycznie tak powiedziała. Ale wróćmy dalej do fragmentu tego listu. Więc policja mówi, że nie może nic zrobić, bo są oni w miejscu publicznym, a Straż Graniczna robi co może, ale braki kadrowe i obłożenie zadań na granicy też robią swoje. Media podchwyciły opublikowany apel i grzmią dzisiaj nagłówkami. Stało się. Mieszkańcy przygranicznych wsi boją się o swoje bezpieczeństwo, apelują do rządzących i proszą o rozpowszechnianie ich apelu. Proszę Państwa, z ogromną przyjemnością i ja dołączę się do nagłośnienia tej sprawy, wykorzystując ku temu swoje skromne możliwości. Otóż chciałbym powiedzieć coś, co większość mieszkańców przygranicznych gmin, w tym gminy Białowieża, powinna usłyszeć już dawno temu, i coś, co powinni słyszeć codziennie w swoich głowach, gdy będą się zamartwiali o to, czy ich bliscy są bezpieczni w ich własnej wsi i miejscowości. Sami jesteście sobie winni. Wszystko, co dzieje się w waszej okolicy, spokojnej kiedyś okolicy, i co jeszcze może się wydarzyć, jest waszą współodpowiedzialnością. Początkowo widząc ten apel, oczywiście ogarnęło mnie wielkie współczucie wobec swoich rodaków, no ale i złość na to, że ci ludzie pozostawieni są sami sobie na miejscu, że nie ma żadnego komendanta policji, który walnąłby ręką w stół i wysłał do regionu informację, że potrzebuje wsparcia, jakichś posiłków, bo nie może sobie poradzić z tymi czy innymi ludźmi. Zdenerwowałem się na to, że Straż Graniczna traktowana jest jak taksówka i nie reaguje na miejscu, tylko przyjeżdża odbierać tych ludzi, kiedy te i owe organizacje działające jeszcze o dziwo w Polsce pozwalają na to, aby na tym przystanku wypełniali oni wnioski o przyjęcie ich jako azylantów politycznych czy jakichś tam innych. Swoją drogą dziwne, że te organizacje jeszcze działają i że nikt nie wziął im się do dupy. Czy biorą one pieniądze od tych nielegalnych imigrantów za to, że przekraczają oni granice, a może są właśnie jakimś elementem tego łańcucha odmafijnego w momencie, kiedy są ci ludzie biedni, nieszczęśni, bardzo często wysyłani i oszukiwani do Europy? Mówią im, że zapłaćcie tam 5000 dolarów, a my was dostarczymy do wolnego, bezpiecznego świata. Później jest Mińsk, który pewnie też bierze swoją kontrybucję. I pytanie, czy wśród naszych rodzimych organizacji pomocowych nie ma takich, które również biorą swoją dolę za dobre serduszko, a jakże, bo przecież oni mają tylko dobre serduszko i żadnych interesów z tego innych nie mają. Ale po chwili coś mnie jednak tknęło i postanowiłem sprawdzić, kim są wystraszeni mieszkańcy omawianych sołectw w gminie Białowieża. Znakomita większość z nich, tak jak cała gmina, w wyborach parlamentarnych poparła Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę, Lewicę oraz Prawo i Sprawiedliwość. Czyli z jednej strony partie, które przez cały czas przygranicznej zawieruchy ściągały na nich swoją polityką niebezpieczeństwo, które dziś stało się przecież przedmiotem tego dramatycznego apelu, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, które dużo mówiło o bezpieczeństwie wschodniej granicy, ale z drugiej przez kilka lat swojej kadencji ściągało do nas w sposób wyjątkowo bezczelny tysiące niesprawdzonych imigrantów, nadając im odpowiedni status bezpieczeństwa. I bardzo proszę, jeżeli ktoś ma zamiar bronić teraz tych decyzji, bo jest na przykład partyjniakiem, albo nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak partia prawicowa, Prawo i Sprawiedliwość, mogła dopuścić się do takich nikczemnych zdarzeń i sytuacji, niech najpierw dokładnie sprawdzi, w jaki sposób przebiegał proces wydawania wiz pracowniczych w czasach rządów Mateusza Morawieckiego, a następnie zasiądzie do pisania komentarzy. Bo to, co działo się w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie ostatnich 2 lat, woła o pomstę do nieba. Jeżeli jesteście naprawdę zainteresowani, to włączcie sobie Sejmową Komisję Śledczą do spraw wydawania tych wiz. Oczywiście jest ona dęta i politycznie skonstruowana, ale to, co podczas przesłuchania mówi były wiceminister i były poseł Prawa i Sprawiedliwości, Lech Antoni Kołakowski, jest porażające. Ale nie jest też tak, że ja tylko Prawo i Sprawiedliwość krytykuję. Bardzo mocno popierałem powstanie tego muru na granicy, tych zasieków, tego wszystkiego, co mogłoby nas tylko oddzielić i obronić od tej nielegalnej imigracji. Ale właśnie to myślenie
wolnościowe, to, że jestem wolnym człowiekiem, że nie muszę zwracać uwagę na to, co powie mi zaraz przez telefon jakiś poseł, którzy potrafią często telefonować albo napisać, no, że to się podobało, to się nie podobało. No i co z tego, że się znamy? Co z tego, że wam się coś nie podobało? Nie jesteście moimi pracodawcami, nie muszę wobec was zachowywać żadnej lojalności, będę mówił to, co uważam. Chociaż z wieloma z was przecież się znam, z niektórymi bardzo dobrze, ale będę mówił to, co uważam i to, co po prostu myślę. Więc nie jest też tak, że jestem jakoś zacietrzewiony na PiS. Potrafię docenić dobre rzeczy w działaniach tej czy innej partii, którą popieram bardziej lub mniej. Natomiast ważna jest tutaj prawda, więc prawda jest taka, że nie powstała żadna instytucja sprawująca pieczę nad imigrantami. Nikt nie kontroluje, co się dzieje z tymi ludźmi, gdy trafiają do kraju, kim są, gdzie są i czym się zajmują. Czy macie świadomość, że są takie statystyki o odsyłanych do nas imigrantach, którzy w jakiś tam przedziwny sposób otrzymywali wizy pracownicze, pracowali po 2-3 miesiące w polskich gospodarstwach rolnych, a następnie rozpływali się w powietrzu i ślad po nich zanikał? Nie wszyscy musicie mieć te informacje, nie wszyscy możecie o tym wiedzieć. Ja akurat ze względu na wykonywanie swojej profesji, czyli działalnością strategiczną skupioną również wokół sektora rolnego, takich informacji mam bardzo dużo. Więc tacy ludzie się pojawiali, dostawali takie wizy pracownicze i nagle, bez informowania swoich pracodawców, znikali. Następnie okazywało się, że odnajdywani byli oni w Niemczech lub w Holandii przez tamtejsze służby i odsyłani do Polski w liczbie nawet do 10 tysięcy rocznie. Czy władza ta czy tamta, sprawująca rządy, w naszym przecież imieniu informowała o tym swoich obywateli? No nie, bo po co? Przez lata nie działały w Polsce zorganizowane, złożone z obcokrajowców grupy przestępcze atakujące Polaków. Byli co prawda Wietnamczycy i Chińczycy w słynnym Chinatown pod Warszawą, w Wólce Kosowskiej, w okolicach Nadarzyna, ale oni zawsze prowadzili tę zorganizowaną, powiedziałbym, działalność tylko pomiędzy swoimi. Nigdy nie wkraczali na teren Polski i Polakom nie grozili. Dziś nagle okazuje się, że znów odcinane są palce przez gruzińskie gangi i wysyłane do polskich przedsiębiorców. Znów pojawiają się wymuszenia, a raczej okupy. Popytajcie przedsiębiorców w swojej okolicy. Ja takich sygnałów otrzymuję naprawdę sporo. Widzimy obrazki, których u nas nigdy nie było. I co? I nic. Nie ma tutaj związku przyczynowo-skutkowego. Nie ma związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość otworzyło granice dla uchodźców z Ukrainy podczas wojny i wpuszczało wszystkich bez sprawdzania, kogo wpuszczamy. I pomiędzy tym tłumem milionowym nie mogło się przedostać kilkadziesiąt, a może 100, 200, 300 tysięcy ludzi, którzy chcą nam robić tutaj krzywdę? Nikt z tym nic nie robił. I nadal nikt nie robi. Więc nawet jeżeli głosowałaś na Prawo i Sprawiedliwość i uważasz, bo po prostu tak jest, że to jest partia, która spełnia twoje oczekiwania, no to możesz chyba się wznieść ponad wszystkie podziały dla dobra polskiej ojczyzny i uznać fakt obiektywny, że pewne rzeczy są po prostu złe. Tymczasem Rada Sołecka z Czerlonki pisze w swoim apelu do administratorów profilu służby w akcji, że informowana o sprawie policja nie jest w stanie nic zrobić. Oczywiście, że nic nie może. No chyba, że znalazłby się jeden odważny na wsi, który z dwururką, jak za dawnych dobrych lat, wyszedłby i przegonił to nielegalne towarzystwo z przystankowej ławeczki. Założę się wtedy, że w takiej sytuacji komendant posterunku znalazłby natychmiast dodatkowy patrol, aby wsadzić... Oczywiście tego, który postanowił spełnić swój obywatelski obowiązek. Co to jest w ogóle za państwo, w którym ludzie mówią, że codziennie od miesięcy w jednym miejscu na zlecenie konkretnej organizacji zasiadają nielegalnie przedostający się do naszego kraju imigranci, być może są wśród nich terroryści, a ono nie jest w stanie przez tak długi czas zareagować w żaden skuteczny sposób. W końcu, co to jest za kraj, w którym ludzie mieszkający w tak newralgicznym miejscu jak granica państwa, na której od kilku lat dochodzi do masowego nielegalnego przepływu inżynierów, którzy bezpośrednio zagrażają ich bezpieczeństwu, tych ludzi, którzy tam mieszkają, ci sami ludzie oddają głos na skrajnie proimigranckie partie. Jeżeli większość czujących dziś zagrożenie mieszkańców sołectw w gminie Białowieża odczuwa strach, bo coraz większe grupy nielegalnych, podejrzanych ludzi kręcą się po ich obejściach, po ich okolicy, to może zamiast lamentować, zastosujcie się do zaleceń posłów partii, na które oddawaliście przez lata i nadal oddajecie swoje głosy, i zacznijcie się z tymi ludźmi integrować. Pokażcie nam wszystkim ciemniakom, jak to się robi. Zaproście ich symbolicznie do Klubu Kultury w Budach na przykład. Przywitajcie chlebem i solą, wołowinką jakąś, bo wieprzowiny to oni raczej nie jedzą.
Klub kultury w Budach byłby, proszę Państwa, najlepszym ku temu miejscem. Jak rzekłem, bardzo symbolicznym, bo jak sprawdziłem, to tam odbywa się w okolicy tych państwa święto demokracji za każdym razem. Tam znajduje się siedziba obwodowej komisji numer 2, nieprawdaż? Klub kultury Budy. Adres Budy 36A, gmina Białowieża. Na 225 osób uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych w sołectwach Budy, Pogorzelce, Tremiski, Przewłoka, Zwierzyniec, Czerlonka właśnie, frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych wyniosła nieco ponad 71%, co oznacza, że do urn poszło 161 osób. Z tych 161 wyborców głos na partie skrajnie proimigranckie oddało 87 mieszkańców, na PiS 67. Czy już wiecie, na kogo porażeni dziś, szukający nagłej pomocy i wsparcia, głosowali w ostatnich wyborach parlamentarnych mieszkańcy sołectw o wdzięcznych nazwach, jak rzekłem, Budy, Pogorzelce, Teremiska, Przewłoka, Zwierzyniec i Czerlonka? Na Lewicę, Platformę, Trzecią Drogę i PiS. Dzwoń ta więc do Tuska, to może przyjedzie na miejsce i coś wam tam obieca. Skontaktuj ta się z Kaczyńskim, może złoży gospodarską wizytę i z Morawieckim, jak zwykle naobiecują ciemniakom gruszek na wierzbie, a później niewiele z tego spełnią, a wy i tak pójdziecie później i wybierzecie ich do władzy. Gadaj ta z lokalnymi komunistami, może ściągną Czarzastego, wspólnie zrobicie sobie wieczorek integracyjny z nowymi przybyszami. O, córki im daj ta, niech okolice pokażą. No chyba, że jesteś ta zaściankowi i nie chce ta prawdziwej Europy. To wstyd, żeby w europejskiej wsi nie było ani jednego tam Murzyna, że tak się wyrażę. Hołownię zaczepta w internecie, on bardzo lubi internet. Zapytaj ta go, czy pomoże wam przygniatać tych ludzi do ziemi. No, powiedzcie, że wchodzą wam w szkodę. Kosiniaka-Kamysza w końcu jest ministrem obrony. Powiedz ta, żeś ta głosowali na Trzecią Drogę, to może jakiś oddział wam wyśle, albo czołg, albo samemu usiądzie na przystankowej ławeczce i swoim jestestwem samym, blaskiem, opromieni tych wszystkich ludzi i odstraszy. No dobrze, ale już bez żartów. Chociaż to były takie żarty pół żartem, pół serio. Bo przecież od tego macie tych swoich wybrańców, aby wam teraz pomogli. Dlaczego apelujecie do jakichś profili na Twitterach? Ale to były wybory do parlamentu w roku 2023. Ktoś może powiedzieć, że coś się zmieniło. Że widząc już dokładnie, jak Prawo i Sprawiedliwość działało w sprawie imigrantów i co dzieje się dziś na granicy, mieszkańcy z gminy Białowieża poszli po rozum do głowy i niecały miesiąc temu, gdy trzeba było głosować do Europarlamentu, zreflektowali się i swoje zdanie zmienili. Nic z tych rzeczy. Sprawdźmy. No niestety, jak mi przykro. W ostatnich wyborach do Europarlamentu sołectwa Budy, Czerlonka, Pogorzelce, Teremiski, Przewłoka, Zwierzyniec zagłosowały w zasadzie identycznie jak rok temu. Koalicja Obywatelska 31, Trzecia Droga 10, Lewica 13, PiS 27. Kto jest odpowiedzialny za tę sytuację? Politycy. To oni rządzą państwem. To im powierzamy władzę. A kto wybiera polityków do władzy? Wyborcy. Jaki więc następuje logiczny, prosty wniosek? Że każdy, kto dokonał takiego, a nie innego wyboru politycznego, kto pomógł tym proimigranckim opcjom politycznym dojść do władzy, jest współodpowiedzialny za niebezpieczeństwo, które nad nimi teraz zawisło. Jeżeli więc znakomita większość społeczeństwa z tego czy innego powodu dokonała wyboru, który jest bezpośrednio związany ze zmniejszeniem bezpieczeństwa mieszkańców Polski, bo nie tylko waszego regionu, to nie może, i chcę to powiedzieć wprost, nie może taka grupa liczyć na zrozumienie z mojej strony i myślę, że również ze strony większości widzów. Utarło się nad Wisłą bowiem takie przekonanie, że wybory to obowiązek ze względu na sam w nich udział. Jest to jakaś katastrofalna pomyłka. Otóż sądzę, i myślę, że się nie mylę, dokonywanie wyboru nie jest ważne z samej tylko możliwości jego dopełnienia, ale ze względu na to, że bierzemy na siebie również konsekwencje, które idą za naszymi decyzjami. Zamiast płakać teraz nad brakiem komfortu życia i bezpieczeństwem, może pomalujcie tę ławeczkę na przystanku w europejskie gwiazdki, powieście kilka unijnych flag, idź ta do nich i się uśmiechnij ta. No, co wam szkodzi? Chyba nie chcecie zrobić wstydu nam wszystkim na całą Europę. Oczywiście we wspomnianych wsiach jestem przekonany, że są też prawi ludzie, którzy jadą dzisiaj chcąc nie chcąc na tym samym wózku, co ich europejsko wyzwoleni sąsiedzi. I tych ludzi po prostu jest mi najbardziej szkoda. W ostatnich wyborach, no i powiedziałbym,
Dwie osoby głosowały z tych wsi na bezpartyjnych samorządowców, 10 osób oddało głos na Konfederację i 2 osoby w wyborach parlamentarnych na PJJ, pana Piecha. A reszta? Na skrajnie proimigranckie partie lub na partie, które w sposób zakamuflowany i tak imigrantów do Polski wpuszczały. Prześledziłem profil facebookowy pani Sołtys z wsi Czerlonka, pani Anny Barbary Borowskiej-Berendt i wydaje mi się, że jest kobietą zdroworozsądkową po tym, co udostępnia, po tym, co publikuje. Ale może warto pani Sołtys zrobić spotkanie z tymi mieszkańcami? Przecież to niewielka społeczność. I niech ci, którzy zgotowali wam ten los swoimi wyborami politycznymi, idą teraz na przystanek i biorą ich pod swój dach. Wymagajcie od tych ludzi odpowiedzialności za swoje wybory. Przecież wiecie, kto na kogo głosował. W małej społeczności wszyscy wszystko wiedzą. Jeżeli spuścili oni na was zagrożenie, to niech teraz jadą do tych swoich pryncypałów i mówią, że czują się niebezpiecznie, ja na was głosowałem, zróbcie coś z tym, żeby na naszej ławeczce tutaj tacy nielegalni nie wysiadali i nie kręcili się po naszych obejściach, bo tylko czekamy, aż to wybuchnie. Ale jeżeli myślicie, moi drodzy, czuwający widzowie, że to są wszystkie informacje ze wschodniej granicy kraju, to jesteście w błędzie. Okazuje się bowiem, że nie tylko większość mieszkańców wspomnianych sołectw doznała wielkiego oświecenia i chce sobie tam zbudować prawdziwą, a nie jakąś tam zaściankową Europę. W tej części Podlasia kretyńską wręcz naiwnością wykazują się mieszkańcy większości gmin. Białowieży, Hajnówki, Hajnówki w mieście i Czeremchy. Większość mieszkańców oddała głos bowiem na partie proimigranckie. Nie wierzycie? Oto statystyka, bardzo proszę. Gmina Białowieża. Zwycięzca Donald Tusk. Koalicja Obywatelska 30%, PiS 25,5%, Trzecia Droga 19,5%, Lewica 11,5%, Konfederacja 9%. Gmina Hajnówka. Wygrywa Kosiniak-Kamysz i Hołownia. Trzecia Droga 31%, Koalicja Obywatelska 25,5%, PiS 23%, Lewica 5,5%, Konfederacja 11,5%. Miasto Hajnówka. Koalicja Obywatelska 32%, PiS 24%, Trzecia Droga 23,5%, Lewica 8%, Konfederacja 9,3%. Gmina Czeremcha. PiS 34,5%, Koalicja Obywatelska 24%, Trzecia Droga 19,5%, Lewica 8%, Konfederacja 9,5%. Jak rzekłem, dzwońcie do Tuska, Kaczyńskiego, Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, Anny Marii Żukowskiej, do niej się dodzwońcie. Dzwońcie do tych ludzi, którym zaufaliście, do Szoring-Wielgus, do Biedronia ze Śmiszkiem. Może oni coś zaradzą. Są teraz w Brukseli, pewnie mogą, przecież was nie zostawią. Powiedzcie, że boicie się posyłać dzieci do szkoły, że policja nie ma odpowiednich sił i środków, aby zapewnić wam bezpieczeństwo. Nie sądzicie chyba, że wasi reprezentanci pozostawią was samych, was, wyborców, w potrzebie. No, to się dzisiaj nagadałem, ale myślę, że trzeba z, po prostu ludźmi już mówić otwarcie. To nie jest tylko kwestia dobromisizmu. Nomen omen, Marek Miśko, czuwaj. To jest kwestia brania odpowiedzialności za naszą wspólnotę, za państwo. Bo jeżeli tam ich przepuścicie, to my zaraz będziemy mieli ich w Radomiu. Z tym, że w Radomiu to my sobie z nimi świetnie poradzimy, z tymi wszystkimi inżynierami, bo tutaj nikt caskał się nie będzie. Ale Warszawa, myślę, już jest chyba stracona. Moi drodzy, tak czy inaczej to moje gadanie bez was nie mogłoby się odbywać. To wszystko po prostu by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść. Za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Natomiast jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam klasycznie do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Nawet nie wiecie, jak bardzo ubolewam, jak cierpię nad ludzką głupotą. Jak wielu jest ludzi, którzy nie są w stanie zebrać do kupy najprostszych, wydawałoby się, faktów w jedną całość i wyciągnąć z tej... z tego, co im wyjdzie, bym powiedział. Odpowiednik zgodnych z zastaną rzeczywistością wniosków. Partyjniactwo i własny komfort przysłaniają im mózgi. Nie są w stanie przyznać się do błędu i powiedzieć, zrobiliśmy źle. Albo zrozumieć, że popełnili błąd. To chyba jeszcze gorsze. Jak dobrze więc, że od ponad 10 miesięcy udaje nam się budować tutaj wspólnie społeczność ludzi myślących,
Powiem wam, że sama świadomość istnienia takiego szerokiego środowiska, któremu się chce, którzy cechują się zdrowym rozsądkiem, bo przecież czytam wasze komentarze, wasze prywatne wiadomości, na ile jestem w stanie to w ogóle robić, bo ostatnio szacowałem, że przeczytanie i odpisanie na wszystko zajęłoby mi około 3 dni w każdym tygodniu, a tylu po prostu godzin takiego czasu nie mam. Więc nie bądźcie źli, jeżeli do kogoś po prostu moja odpowiedź nie dotrze. Ale to wszystko dodaje mi sił do dalszego działania. Niestety tak to już jest, że koszty tego dziadostwa poniesiemy wszyscy. Za każdego niedorozwiniętego rodaka, który z łaskawości współczesnego systemu otrzymał możliwość oddawania głosu w wyborach i myśląc przez to, że spełnia swój patriotyczny obowiązek, za wszystko zapłacimy. To oni gotują nam tutaj piekło na ziemi. Drugi Paryż i Brukselę. My będziemy musieli, normalnie myślący ludzie, jakoś to po prostu przetrwać. Zastosować odpowiednie metody, kiedy już by się stało to, co w Paryżu za kilka lat na przykład. Środki bezpieczeństwa. A tamci są skazani na siebie. Smutne. Ale nie zawsze przecież musimy kończyć wesoło. Dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.